jedną mam kartki. Oczywiście. Jak to jest, że ksiądz, jak się z ksiądzem upsuje i się na księdza patrzy, to ksiądz jest najbardziej mężczyzną spośród księży, których udało mi się w życiu poznać. Ksiądz jest najbardziej takim po prostu, jakby to powiedzieć, twardym facetem. Czy ksiądz ma tego świadomość i żyje z tym jakoś? Znaczy, myślę, że tak. Znaczy, staram się po prostu być sobą i jakby nie bać się mocnych wyzwań. Nie boję się ciężkiej pracy, bo na przykład wiele rzeczy, które tutaj są na tym ośrodku, to jest moja ciężka fizyczna praca, nie? Znaczy ja korzystam tylko z ludzi, którzy fachowo pewne rzeczy robią, ale ja nie potrafię, nie? A na przykład ciężkie prace ziemne czy coś, to jest na co dzień, nie? I myślę, że to w ten sposób, i to jakby to emanuje później ze mnie. A która praca jest cięższa? Przy pilnowaniu dusz, czy przy takich fizycznych robotach, powiedziałbym, gospodarskich? To zależy kiedy. Ja tak bardzo tak czuję takie sytuacje, gdy widzę, że to, co mówię, gdy w ogóle to nie ma sensu, nie? Gdy faktycznie gdy ta druga strona nie potrafi odbierać tego, nie? I to jest dla mnie bardzo trudne. A gdy coś robię fizycznie, to czuję ten efekt, nie? A w wielu momentach tak też czuję, że ktoś to słyszy, że ktoś to odbiera, to jest takie bardzo fajne. Jak wiele osób na przykład do mnie często podchodzi po liturgii i mówi, ale ja to usłyszałem, to co chciałem usłyszeć, nie? To co mi było bardzo w danym momencie potrzebne. Tak myślę, ale ani nie znam waszej sytuacji rodzinnej, ani waszego wnętrza, ale jakoś tak dziwnie się nieraz układa, że człowiek przychodzi i słyszy to, co chce usłyszeć. I to jakby to widzę w tym wszystkim jakby taką opatrzność, że to, co mówię, to nie do końca ja mówię, nie? Także to jest takie dla mnie bardzo mocne, nie? Że wydaje mi się, że gdybym tylko liczył na siebie, na swoje siły, na swoje zdolności, to po prostu to byłoby wiele rzeczy, po prostu to, co mówię, to, co tobie byłoby po prostu niemożliwych, nie? Ksiądz Wiktor to jest ksiądz Szpak? Ksiądz Szpak, tak nie za bardzo. Ha. Bo ksiądz jest tak bardzo bliski i podobny pewnej postaci, którą w ruchu hipisowskim spełnił ksiądz Szpak. I w wielu książkach, ale też i przede wszystkim wspomnieniach ludzi, którzy tam są na dole, między innymi Hermesa, takiego jednego z najstarszych hipisów, którzy tu wczoraj zjechali, zresztą na koniu, bo często tak robi, to po prostu jakby był taki ksiądz, któremu ludzie kontestujący zaufali i którym on bardzo wiele pomógł. I oni szli z nim na pielgrzymki i te pielgrzymki były legendarne. Z wielu względów, tam się mówiło o tym, że oczywiście jest i ćpanie, i robienie różnych rzeczy, ale wyprowadzić taką wspólnotę, i to jeszcze do Częstochowy, i to nie raz, to było przez jakieś dzieło, przez które przeszedł do historii. On miał sposób komunikowania się. Znaczy, to jest bardzo ważne, nie? Pamiętam, miałem taką grupę oazową na Sarepcie, młodych ludzi, i po prostu okazało się, że ci ludzie nie wiadomo po co przyjechali. No, miałem taki problem z nimi straszny alkoholowy. Oni po prostu już tak pili, że po prostu już byłem bezsilny, nie? I po prostu nie wiedziałem, co to zrobić. Był taki moment, że to trzeba to skrócić, zamknąć to i po prostu dać sobie spokój. Ale jakoś tak dla mnie kogoś wyrzucić, to po prostu jest to bardzo trudne. Bardzo mnie to boli i to uważam, że to jest taka moja przegrana. No i wtedy pamiętam, to osiągnęło takie apogeum, no i zebraliśmy tym wszystkim ich alkohol, który znaleźliśmy u nich i tutaj postawiłem tutaj na tym stoliku, nie? Także to było dużo alkoholu, nie? I tak mówię, zacząłem coś tam mi mówić o sensie tego wszystkiego, nie? Nie w zasadzie oceniania, osądzania, ale w końcu i tak ich zostawiłem, nie? Po prostu wiele im pytań postawiłem, no i zostawiłem ich. I oni tutaj sobie siedzieli tam dosyć, nie wiem, z pół godziny przynajmniej. No i później wróciłem i mówię, słuchajcie, no i co, nie?
No oni powiedzieli, że przestaną pić i że chcą zostać, chcą być, nie? I, no a co zrobimy z tym alkoholem? No to tam jest blisko taki rów, no i poszliśmy ten alkohol cały wylać do tego rowu, nie? Myśmy to sami prawie zrobili. To chyba wtedy właśnie ksiądz poczuł tą trudną osiągalną satysfakcję w tej robocie, nie na ziemi. Tak, oczywiście. Także to jest wiele takich trudnych sytuacji, z którymi człowiek po prostu musi jakby tak walczyć. Znaczy zresztą jakby tak też nie czuję tego, znaczy ludzie mówią, no co, czesną siostro, słuchaj, dałbyś sobie w końcu z tym spokój, nie? Ile lat będziesz to ciągnął, nie? Właściwie ciągnę to od 90 roku, nie mając nigdy wakacji jeszcze. Moje wakacje to są bycie z młodzieżą, z ludźmi, w Nowicy, w Komańczy, nie? Ale też nie czuję potrzeby, że muszę gdzieś tam jechać na wczasy, bo to jest takie, bo to działa jakby, ja to czuję w dwie strony, nie? I też często ci ludzie, którzy w tej chwili tutaj przyjeżdżają, nie? To jest właściwie różnica momentami dwóch pokoleń, nie? Ale ja z kolei nie widzę tej między nami tej różnicy, nie? My ciągle możemy i rozmawiamy, nie? Mamy o czym, nie? Bo tak często spotykam się z ludźmi, właściwie z którymi właściwie nie ma o czym gadać, nie? A tutaj jakby to jest takie, to, że jest, nie? I to ktoś to ma 15 lat, ja już mam po 50 jestem, nie? Ale to właściwie to jest żadna bariera, nie? Także to jest takie dla mnie bardzo fajne. W ten sposób myślę, jakoś taki czuję się przede wszystkim potrzebny i przede wszystkim taki, że czuję, że jeszcze mogę to ciągnąć. A ksiądz w swojej religii ma takich świętych, którzy się zajmują takimi ludźmi zatraconymi w swobodzie, którzy mają taki przekaz do takich ludzi zatraconych w swobodzie i takich, którzy zmagają się z... Myślę, że takim powinien być każdy ksiądz, nie? Często w tym wszystkim, ja przynajmniej w wielu sytuacjach widzę taką często, że jestem bezsilny, że nie potrafię nic powiedzieć, nic doradzić, nie? Ale na przykład czuję to, że bardzo ważną jest rzeczą, że jestem z kimś, nie? My często sobie nie uświadomiamy, jak ważne jest bycie z kimś. Ja na przykład tak ostatnio zrozumiałem to, że w rodzinie mojej parafii ktoś umrze, to ja po prostu idę do tej rodziny, żeby pobyć z nimi, nie? Ja wiem, że ja nic nie potrafię powiedzieć, nie? Bo jakoś tak to wszystko, co powiem, to często wydaje mi się, że jest głupie, naiwne, nie? A wiem, że wystarczy, że ja będę, że posiedzę z nimi, że to im da taką siłę, że w tym wszystkim oni nie są sami, nie? Często po prostu właśnie tym byciem, że jesteśmy, możemy bardzo wiele. Bo często każdy z nas się sili na jakieś słowa, szuka przyczyn, motywacji, staramy się pocieszyć, a to właściwie to nic nie daje, tylko jeszcze pogarsza sytuację. Ma ksiądz jakieś plany, marzenia? Plany, czyli to, co się spełni, i marzenia, to co się spełni, jak będzie. Znaczy ja ciągle po prostu jakby ktoś... Ktoś ostatnio mi powiedział, że gdyby nie to, ta Nowica, ta Sarepta, gdybym po prostu się zatracił, nie? Po prostu stracił sens bycia, nie? Nie wiem. I dlatego to wszystko, co jest, to mnie bardzo cieszy, trzyma przy życiu, nie? No jak tam kilka lat temu, tak jak mówiłeś o tym wielkim kryzysie wśród młodzieży, że młodzież odchodzi od kościoła, od duchowości, tak to się tak często zastanawiałem, czy przyjdzie taki moment, że wygłosimy rekrutację na Sareptę, że okazuje się, że nikt nie zapisze się, nie? To było dla mnie wtedy po prostu wielka przegrana, wielki dramat, nie? No, ale jakoś to tak nie sprawdza się na szczęście, nie? Także w ubiegłym roku mieliśmy rekordową ilość młodzieży.
pomimo tych właśnie tej sytuacji, o której się ciągle krzyczy i mówi. Nie? Ja myślę, że tak nie jest źle, że trzeba dać ludziom możliwość po prostu coś zaproponować sensownego i wtedy oni przyjdą i będą. Piękna puenta. Wiele sytuacji po prostu my nie jesteśmy świadomi, ile mamy w sobie. Ja pamiętam kiedyś odprawiałem liturgię w tym roku, tej zimy, nie? I jakoś tak myślałem sobie, że w cerkwi jest bardzo zimno. Nalałem wino do kielicha, nie? I w pewnym momencie widzę, że to wino stało się stałe już, nie? Że to po prostu no, lód się pojawił, nie? Ja myślę, trochę przeraziłem się, co to robić, nie? No i wziąłem rękoma, tak po prostu przytuliłem ten kielich i w pewnym momencie czuję, że to moje ciepło przy tego kielicha i to wino staje się płynne, nie? I wtedy jakby tak, to było bardzo takie piękne dla mnie, nie? Wtedy zrozumiałem, ile we mnie jest ciepła, nie? Bo często tego ciepła ciągle szukamy gdzieś poza kimś, w kimś innym, nie? Ale myślę, że najpierw trzeba to ciepło znaleźć w sobie, później żeby to ciepło szukać w drugim człowieku, nie?